Dzień dobry Państwu, Michalina Szymborska, to jest program Gorące Pytania, a ze mną na Skype'ie są dzisiaj ekspert do spraw międzynarodowych, geopolityk, dr Leszek Sykulski. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz profesor Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie profesorze. Witam serdecznie. Panowie, 3 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech. Wiemy, że partia Fidesz prowadzi w sondażach, natomiast potępiające głosy Orbana nie ustają i z prawej, i z lewej strony. Ja chciałam na samym początku zapytać, może tak dosyć kontrowersyjnie, komu tak naprawdę zależy na skłóceniu Polski z Węgrami i czy to nie oznacza osłabienie naszej pozycji w ramach V4? Może zaczniemy od profesora Grosse. No skąd się bierze całe to zamieszanie, to dość jest oczywiste. Polski rząd się zaangażował bardzo mocno, jeśli chodzi o kampanię na rzecz wsparcia Ukrainy, a premier Orban, Węgry, zachowały się zupełnie inaczej, nie chcąc ani wspierać Ukraińców, ani drażnić Rosjan. Są bardzo silnie zależni ekonomicznie od dostaw źródeł energii ze strony Rosjan. W związku z tym nie chcieli tutaj kłaść na szale swojego bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ekonomicznego. A dodatkowo, jak wiemy, od wielu lat są też w pewnym konflikcie, jeśli chodzi o samą Ukrainę i mniejszość węgierską w tym kraju. Ja zgadzam się generalnie z panią, że my powinniśmy podejść do tej sytuacji w sposób bardziej elastyczny, dlatego że niezależnie od tej różnicy w stosunku do Ukrainy i w stosunku do Rosji, która jest oczywista, zresztą tak naprawdę ona była już wcześniej widoczna pomiędzy stroną polską a węgierską. My mamy wspólny interes, jeśli chodzi o Europę Środkową i przede wszystkim tą grupę wyszehradzką. Tak, jeśli chodzi o grupę wyszehradzką, przepraszam. Ale to, co jest istotne, musimy pielęgnować instytucje, które przez wiele lat współtworzyliśmy i nie doprowadzić do sytuacji, że ten kryzys w naszych relacjach, a tak naprawdę w odmienne spojrzenie na konflikt ukraiński, na wojnę na Ukrainie, doprowadziłaby do pewnego rodzaju kryzysu w funkcjonowaniu samych instytucji w Europie Środkowej. Tak, teraz pytanie to samo do pana doktora. Panie doktorze, komu najbardziej zależy, żeby nas skłócić z Węgrami? I jeżeli już byśmy stracili tak silnego sojusznika jak Węgry, to kto ewentualnie mógłby go zastąpić? Czy w ogóle jest taka opcja, pana zdaniem? W tej całej układance politycznej myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, co ten wyrok, który ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właściwie no po prostu uznał tak zwany mechanizm warunkowości za zgodny z prawem Unii Europejskiej. Stało się to 16 lutego tego roku. No i tym samym Trybunał Sprawiedliwości Unii odrzucił skargę Polski i Węgier. No i tak naprawdę otworzył furtkę do wstrzymywania unijnych funduszy dla krajów, w których, jak to określił, jest naruszana reguła praworządności. I te wytyczne dotyczące stosowania tak zwanego mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z pieniędzy z unijnego budżetu od poszanowania praworządności, były czymś i są czymś, co łączy interes Polski i Węgier. I niewątpliwie jest to element bardzo silnego nacisku na Budapeszt i na Warszawę. Do tej pory Polska i Węgry, no można powiedzieć, ramię w ramię właściwie trzymały tę linię wspólną, jeśli chodzi o te... I czy, panie doktorze, od razu wejdę panu w słowo, czy będziemy mogli nadal liczyć na wsparcie Węgier właśnie w formacie Unii Europejskiej po tej całej nagonce, którą teraz obserwujemy? No, to jest fundamentalne pytanie. To jest fundamentalne pytanie, jak zmienią się relacje polsko-węgierskie. Widzimy już ten wielki protokół rozbieżności. To, że 1 lutego tego roku, jeszcze przed wyrokiem TSUE, premier Orban i minister Szijjártó, szef węgierskiej dyplomacji, złożyli wizytę, oficjalną wizytę w Moskwie, to moim zdaniem nie jest żaden przypadek. Pamiętajmy, że
kontrakt gazowy między Węgrami a Rosją jest opiewa na 4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie, z możliwością dodatkowego miliarda, który Węgry mogłyby sprzedawać. Do tego pamiętajmy, że przecież jedyna elektrownia jądrowa na Węgrzech została wybudowana przez Rosatom. Mówimy o elektrowni jądrowej w Pax, tam są 4 reaktory, a po tej wizycie z 1 lutego mówi się o możliwości budowy kolejnych 2 tych reaktorów. Biorąc pod uwagę fakt, że na Zakarpaciu jest liczna mniejszość węgierska, że to po dziś dzień tak naprawdę jest bardzo istotny protokół rozbieżności między Budapesztem a Kijowem, no pokazuje, że w Grupie Wyszehradzkiej mamy bardzo istotne votum separatum, jeśli chodzi o relacje tych czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką. I moim zdaniem Węgry dzisiaj, realizując od wielu, wielu lat politykę wielowektorową, czy politykę, którą minister Szijjártó nazywa strategią otwarcia na wschód, no niewątpliwie dystansują się wobec polityki Warszawy i w mojej ocenie, bez względu na wynik najbliższych wyborów, te rozbieżności będą się pogłębiały między Budapesztem a Warszawą. Tak, może już teraz skończmy temat Węgier i relacji polsko-węgierskich. Mam nadzieję, że jeszcze ewentualnie uda się nam do tego tematu dzisiaj wrócić. Ja chciałam teraz przejść do naszych stosunków z Amerykanami. Mieliśmy szereg wizyt, bardzo ważnych wizyt urzędników amerykańskich w Polsce, na czele z wizytą Joe Bidena. Pojawiły się takie głosy, że właśnie natężenie tych wizyt dyplomatycznych w tak krótkim czasie może oznaczać to, że Polska faktycznie jest zagrożona atakiem jądrowym ze strony Rosji. Ja chciałam tutaj zacząć od pana profesora Grossy. Panie profesorze, czy faktycznie, jeżeli doszłoby do tego, miejmy nadzieję, że nie dojdzie, jeżeli Polska byłaby zaatakowana przez Rosję, to czy USA byłyby gotowe na konfrontację nuklearną? Zacznijmy przede wszystkim od tej możliwości ataku ze strony rosyjskiej. Ja uważam, że w tej chwili chyba to nie jest bardzo prawdopodobne. Oczywiście istnieje zawsze taka możliwość w sytuacji, kiedy strona zachodnia w gruncie rzeczy prowadzi konflikt na Ukrainie z mocarstwem atomowym. Ale w moim przekonaniu ryzyko eskalacji tego konfliktu, szczególnie na poziomie nuklearnym z Zachodem, w obecnej sytuacji raczej jest niskie. Jeśli chodzi o to, jaka będzie odpowiedź Zachodu na tego typu działanie, no w czasie tej wizyty prezydenta Bidena, o której pani wspomniała, on położył bardzo duży nacisk na to, żeby przypominać Rosji o gwarancjach sojuszniczych. I myślę, że te deklaracje nie były puszczone na wiatr i Stany Zjednoczone, jeżeli miały być wiarygodne, a tutaj polityka Stanów Zjednoczonych w stosunku do konfliktu ukraińskiego jest taka, żeby właśnie podkreślić tą wiarygodność, zwłaszcza po tym incydencie czy pewnej zapaści tego wizerunku wskutek wycofania Amerykanów z Afganistanu. Więc ta wiarygodność, mówiąc krótko, jest istotna dla Amerykanów, również ze względu na rywalizację amerykańsko-chińską i sojuszników azjatyckich Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w razie takiego potencjalnego ataku, odpowiedź Amerykanów musiałaby być adekwatna. Zresztą mam wrażenie, że niskie prawdopodobieństwo tego ataku nuklearnego na Polskę w dniu dzisiejszym wynika między innymi z tego powodu, że Stany Zjednoczone, mówiąc krótko, nie żartują. I Stany Zjednoczone bardzo wyraźnie wskazują swoje czerwone linie dla Rosjan. I taką czerwoną linią jest to, że Rosjanie nie mogą zaatakować żadnego kraju natowskiego. I teraz doktor Leszek Sykulski. Panie doktorze, pan profesor wspomniał o tym, że o tym wycofywaniu wojsk z Afganistanu, co było też, można powiedzieć, taką słabością, widoczną bardzo słabością Zachodu, tak to można potraktować. Jak pan by się do tego odniósł? Czy faktycznie moglibyśmy liczyć na ten kontratak ze strony USA, gdyby Rosja zaatakowała Polskę? I czy faktycznie tak jest, że w kontekście tych
tych wydarzeń, które miały miejsce, chociażby jak wycofywanie wojsk z Afganistanu, czy możemy opierać swoje bezpieczeństwo wyłącznie na sojuszu z USA? Myślę, że warto podkreślić jeden taki fundamentalny geostrategiczny warunek pomocy na arenie międzynarodowej. Jeżeli chcemy, aby ktoś nam pomógł, musimy przede wszystkim, po pierwsze, sami umieć sobie pomóc. Oznacza to, że musimy mieć wkład własny w swoje bezpieczeństwo. To nie jest tak, że możemy w 100% oprzeć nasze bezpieczeństwo, naszą obronność wyłącznie na gwarancjach sojuszniczych. No, to się wydaje wręcz absurdalne, takie postawienie sprawy. I myślę, że nikt dzisiaj w Polsce w taki sposób nie myśli o obronności czy o bezpieczeństwie, że możemy opierać się tylko i wyłącznie na gwarancjach sojuszniczych. W mojej opinii, gdyby Polska była zagrożona w sposób bezpośredni militarnie, NATO przyjdzie Polsce z pomocą. Nie wiem, w jakiej skali byłaby to pomoc. Trudno mi tutaj, nie mając dostępu do informacji niejawnych, nie mając dostępu do informacji wywiadowczych, twierdzić, jaka byłaby to skala pomocy, kiedy by ona przyszła, jak długo musielibyśmy na nią czekać i tak dalej, i tak dalej. Czy wszystkie państwa natowskie by jej udzieliły, a jeśli tak, to w jakiej proporcji? To są szczegółowe kwestie, które są objęte oczywiście klauzulami niejawności i do tego opinia publiczna nie ma dostępu. Niemniej jednak uważam, że przywództwo Stanów Zjednoczonych wymusza tego typu działania, jak wsparcie militarne państwa sojuszniczego zaatakowanego przez jakikolwiek inny kraj spoza NATO. Natomiast co do szczegółów, to trudno tutaj wyrokować. Wiemy doskonale, że to wycofanie się z Afganistanu, że to wycofanie się w ubiegłym roku. Pamiętajmy, że 31 sierpnia 2021 roku ostatni żołnierz amerykański, ostatni żołnierz natowski opuścił afgańską ziemię. No jasno pokazało, że te nastroje wewnątrz Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, nastroje społeczne absolutnie są nakierowane na to, aby nie angażować się w długotrwałe operacje lądowe. I także doktryna obronna Wielkiej Brytanii, która zmieniła się na jesieni ubiegłego roku, również nie zakłada długotrwałych operacji lądowych. No to jasno pokazuje, że te akcenty, rozłożenie tych akcentów, jeśli chodzi o pomoc ewentualną, prawda? Natomiast pamiętajmy również, jakie są cele Federacji Rosyjskiej dzisiaj. Pamiętajmy, że w ubiegły piątek, równo tydzień temu, generał Siergiej Jurudzkoj, czyli dowódca operacyjny rosyjskich sił zbrojnych, przedstawił, no właściwie można powiedzieć, nowe plany polityczne Moskwy, gdzie Moskwa odchodzi od chęci, przynajmniej werbalnie, podkreślam, przynajmniej werbalnie, od chęci kontrolowania większej części terytorium Ukrainy, czy nawet całej części terytorium Ukrainy, czy całości terytorium Ukrainy, na rzecz kontroli przede wszystkim Donbasu i południa Ukrainy, do takiego lądowego korytarza do Krymu. Myślę, że Moskwa doskonale sobie zdaje sprawę, że nie ma dzisiaj szans na opanowanie całej Ukrainy bez przecięcia linii komunikacyjnych, linii logistycznych, które łączą Ukrainę z Zachodem. Mimo tego, że Ukraina nie jest w NATO, to główna pomoc przecież przychodzi ze strony państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zatem Polska staje się takim głównym sfożniem geostrategicznym, takim głównym hubem logistycznym, także w kontekście militarnym, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. No i oczywiście tutaj można snuć różne scenariusze i moim zdaniem jeden z tych scenariuszy, który niestety trzeba brać pod uwagę, to jest możliwość wykonania jakiejś prowokacji wobec Polski i sprowokowania konfliktu militarnego między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi. Tak, panie profesorze, jeszcze tak chciałam, żeby pan się krótko odniósł do tego, czy faktycznie pan się zgadza z tym, że to ryzyko tej prowokacji rosyjskiej jest bardzo duże, jeżeli chodzi właśnie o scenariusz rozszerzenia tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, przepraszam. Ja zgadzam się z wszystkim tym, co powiedział pan doktor i wcześniej, i przed chwilą. Tylko podkreśliłbym, że w moim przekonaniu to ryzyko jest stosunkowo niewielkie. Na tym etapie działań Rosja raczej, moim zdaniem, będzie chciała uzyskać jak największe na miarę swoich sił, a musimy pamiętać, że jest w tej chwili armia rosyjska wyczerpana, a po drugie pozbawiona odpowiednich rezerw, więc będzie chciała w miarę możliwości odnieść największy możliwy sukces na Ukrainie. Natomiast jakakolwiek eskalacja w tym momencie
moim zdaniem jest raczej trudna do wyobrażenia. Raczej spodziewałbym się tego, że będzie chciała no, jakoś ten konflikt zakończyć. Panie profesorze, ja pozwolę jeszcze panu dokończyć po przerwie. Za chwilę się widzimy z państwem. Moimi i państwa gośćmi są dzisiaj dr Leszek Sykulski i profesor Tomasz Grossy.